Uwaga, rzut na odcinek. Witajcie serdecznie w już nie złym odcinku za pokazywanie zabawek i dzisiaj mamy oto, jak widać, bardzo fajny samolocik. Poczekajcie tylko. Nic się nie stało. Jak widać, jest bardzo fajny samolocik. Czekajcie, co tu jest napisane? To jest ze Shops Night. Zapomniałem was uprzedzić. To jest ze samoloty 2 Lil Dippel i ma nawet koła chowane. Bardzo fajne opakowanie, więc nie pozostało nam nic innego, jak to rozpakowywać. No jak widzicie, mamy już rozpakowany nasz samolot. Co robiła na tym moim prześle moja lampka? Nigdy się nie dowiem, ale... I tutaj mamy nasz samolot, czyli Lil Dippel, już zalewajkę. Jak się... O! Tutaj koła się wystawia. Patrzcie, jak fajnie się wysuwają. Tylko, że kłopocik, że jak będzie lądowała, to uderzy nosem w ziemi. Bam! Więc mamy nie koło i teraz może lądować. Ale czasem się zdarza, żeby trzeba było lądować na wodzie. Bądźmy na serio, te pozy się bardzo trudno wystawia, ale no co. Bardzo fajnie, to jest diecast, o, jest napisane Piston Peak Air Attack, tutaj możecie zobaczyć, chyba widać. Więc no, i teraz zobaczmy, jak sobie ekipa poładzi z pożarem. Pauza. Okej, okay, atakujemy. Kto zacznie? Ty, dobra. Dobra, atakuje i rzut wody. Wow, największy pożar. Teraz tego daskę musi dogaszyć. Przyjąłem. Dobra, teraz muszę tego spuścić z padochłonarzy. Uwaga, rzut! Padochłonarzy. Uwaga! Wow! Dzięki za rzut! Nała. Okej, okay, muszę to przesunąć. Okej, okay, dziękuję! Wszyscy już poczynamy. Ja. Mam nadzieję, że wam się odcinek bardzo podobał. Stałem się i tak. Tutaj mamy wszystkie postacie, które były w naszym oczywiście odcineczku. Mam nadzieję, że odcinek bardzo wam się spodobał. I dzięki wielkie za oglądanie. A my widzimy się na tym materiale. Pamiętajcie i subskrybujcie Antosia i łapkujcie. Trzymanko, cześć! Trzymanko.